Wprowadziliśmy sobie pierwszą zasadę termodynamiki, która mówi nam, że zmiana energii wewnętrznej układu to jest suma ciepła dostarczonego do układu i pracy wykonanej nad układem, lub też w alternatywnym, równoważnym sformułowaniu zmiana energii wewnętrznej to jest ciepło dostarczone do układu, tak samo jak tutaj, ale minus praca wykonana przez układ. Może teraz powiedzmy sobie trochę dokładniej niż poprzednio, wiem, już troszeczkę na ten temat mówiłam, ale chcę to powiedzieć precyzyjniej. Na czym polega przekaz energii do układu poprzez dostarczenie ciepła i poprzez wykonanie pracy? Jak to wygląda? Otóż zacznijmy od przekazu ciepła, więc wyobraźmy sobie, że mamy jakiś układ, zamknięte naczynie z gazem, tak, i w tym układzie panuje temperatura, powiedzmy T1, jakaś, załóżmy 300 kelwinów, i chcemy do tego układu dostarczyć ciepło. Jak to robimy? Otóż doprowadzamy do kontaktu między tym układem a układem o temperaturze wyższej. Tak? Powiedzmy, że tu mamy drugi układ. Tak, i przypuśćmy na początku, że jest to temperatura znacznie wyższa niż T1, na przykład równa 3000 kelwinów. I teraz, jeśli pamiętasz nasze filmiki dotyczące przewodnictwa, to wiadomo, co się dzieje tutaj na poziomie mikroskopowym. Tak? Robimy takie powiększenie. No i na poziomie mikroskopowym tutaj mamy, powiedzmy, ścianki tych dwóch układów, to są dwa układy zamknięte, tutaj mamy pomiędzy nimi ściankę, po tej stronie mamy cząsteczki układu chłodniejszego, po tej stronie cząsteczki układu o wyższej temperaturze. No i pamiętamy, co się dzieje. Te cząsteczki należące do układu, w którym panuje wyższa temperatura, mają średnio wyższą energię kinetyczną, i to, co się dzieje, to, że te cząsteczki uderzają tutaj w ścianki, powodują ich wibracje, i kolejne warstwy tutaj tych atomów pobudzają się nawzajem do wibracji, aż w końcu po tej stronie ścianki, gdzie znajdują się cząsteczki o średnio niższej energii kinetycznej, również w momencie zderzenia takiej cząsteczki ze ścianką, następuje przekaz energii kinetycznej w taki sposób, że sumarycznie średnia energia kinetyczna układu chłodniejszego będzie się podwyższać. I tutaj właśnie na takim poziomie mikroskopowym wygląda to w ten sposób, natomiast mówiliśmy, że chcemy się ograniczyć do przemian quasi-statycznych w taki sposób, żeby cały czas nasz układ się znajdował w stanie równowagi termodynamicznej. No i żeby tak to zrobić, to oczywiście to wprowadzenie naszego układu w kontakt z dużo gorętszym układem będzie jakby równoważny temu, co zrobiliśmy w jednym z filmików z naszym przykładem. Nie mieliśmy nasz tłok obciążony ciężarem i nagle ten ciężar zmniejszyliśmy o połowę. No, tutaj pamiętamy, że wyprowadzało to nasz układ ze stanu równowagi termodynamicznej. Tutaj cząsteczki bardzo szybko orientowały się, że coś się zmieniło, natomiast tutaj jeszcze przez jakiś czas zachowywały się po staremu, tak jakby tutaj nic się nie zmieniło. I w efekcie dla całego układu nie było ustalonego makrostanu. Tu było inne ciśnienie niż tutaj, tutaj była inna temperatura niż tutaj. Objętość całego układu oscylowała, tłok trochę podjeżdżał, trochę się opuszczał. Dopóki to się ustaliło, musiał minąć jakiś czas. I tutaj dokładnie coś takiego, prowadzenie naszego układu w kontakt z układem dużo gorętszym jest jakby analogiem czegoś takiego. I co trzeba zrobić? Wtedy, jak pamiętasz, żeby uzyskać taką przemianę, przejście od stanu początkowego do stanu końcowego na drodze, na takiej ciągłej drodze składającej się z konkretnie ustalonych makrostanów o dobrze ustalonym ciśnieniu, temperaturze i objętości, wykonywaliśmy nasze zmiany bardzo, bardzo wolno. Zamiast redukować ciężar nagle o połowę, zdejmowaliśmy po troszeczku, po jednym ziarenku, po jednym kamyczku, i tutaj musielibyśmy postąpić, żeby uzyskać proces quasi-statyczny, musielibyśmy również najpierw doprowadzać do kontaktu naszego układu z układem o temperaturze równej temperaturze T1 plus jakaś maleńka różnica, nie wiem, jedna tysięczna kelwina na przykład, jedna milionowa kelwina, jeśli byśmy chcieli jeszcze gęściej mieć tutaj upakowane nasze makrostany na drodze od stanu początkowego do końcowego. Musielibyśmy doprowadzić do kontaktu z takim troszeczkę cieplejszym układem i poczekać, aż się ustali nowy makrostan. Następnie usunąć ten układ i postawić tutaj układ gorętszy o jeszcze jedną taką jednostkę delta T i tak dalej. To byłby dokładnie odpowiednik takiego zdejmowania tutaj tych ziarenek piasku z naszego tłoka. I w ten sposób byśmy ciepło przekazywali na drodze procesu quasi-statycznego. Ale gdybyśmy zetknęli ze sobą układy o wielkiej różnicy temperatury, no to na poziomie mikroskopowym dzieje się dokładnie to samo. Energia kinetyczna jest przekazywana na drodze zderzeń, na drodze takiej, która nam wynika wprost z równań mechanicznych dla pojedynczych cząsteczek. Natomiast jeśli byśmy chcieli przekazywać ciepło w sposób quasi-statyczny, to byśmy musieli być
dużo ostrożniejsi, żeby mieć cały czas mieć nasz układ w jakimś makrostanie, w stanie równowagi termodynamicznej, czyli wykonywać małe zmiany i czekać, aż się wszystko ustabilizuje. Potem wykonywać kolejną małą zmianę i znów czekać, aż się ustabilizuje. To już wiemy, a jak się wykonuje pracę nad układem, albo może powiedzmy w jakiś sposób układ wykonuje pracę. No tutaj się posłużymy naszym już dobrze znanym cylindrem z tłokiem. Oczywiście tak, w cylindrze jest zamknięty gaz, a z góry tłok jest obciążony jakimś ciężarem, niech to będą, powiedzmy, kamieniem. I całość jest w równowadze termodynamicznej, to znaczy tutaj ciśnienie tego gazu jest dokładnie takie, żeby równoważyć ten ciężar. Objętość jest ustalona, temperatura jest ustalona dla całego układu. Słowem, mamy dobrze ustalony makrostan. Ciśnienie, objętość, temperatura. I ciśnienie dokładnie równoważy ciężar tych kamieni. No i w sposób właśnie quasi-statyczny zaczynamy, powiedzmy, że zabieramy jeden kamień. No i co wówczas się dzieje? Wskutek tego, że tutaj na razie ciśnienie jest takie, jak było, a ciężar jest troszeczkę mniejszy, to cząsteczki, bombardując tutaj tę ściankę, napotykają mniejszy opór, tak jakby ze strony ciążących tutaj kamieni. Wobec tego tłok się troszeczkę przesuwa do góry, no, minimalnie, i powiedzmy, że również gaz się musiał troszeczkę rozprężyć, zająć tutaj tą przestrzeń, która się pojawiła. I zastanawiamy się, jaka praca została wykonana tutaj na tej drodze, stąd dotąd. Kto wykonał pracę? Pracę wykonał gaz, bo się rozprężył, bo popchnął przygniatający go ciężar, więc to gaz wykonał pracę. A teraz policzmy jaką. Tak, przypomnijmy sobie teraz, jak wyrażamy pracę. Otóż praca to jest iloczyn siły, przeciwko której pracujemy, i przesunięcia wzdłuż kierunku tej siły. No może użyjmy literki X. Tak, mamy jakąś siłę, która nam przeszkadza wykonać jakieś przesunięcie, siłę, przeciwko której pracujemy. Tak jak na przykład tutaj gaz, można tak powiedzieć, pracował przeciwko sile nacisku tych kamieni, które tu z góry naciskają. Tak, i jeśli wzdłuż kierunku działania tej siły, która nam przeszkadza, zrobimy jakieś przesunięcie, tak jak tutaj tłok się przesunął do góry, to będziemy mieli wykonaną pracę, równą właśnie temu iloczynowi. Dobrze, z kolei ciśnienie, oprócz tego, co sobie mówiliśmy o mikroskopowym obrazie ciśnienia, że ciśnienie wynika z bombardowania jakiejś powierzchni przez cząsteczki, że jest to tak z definicji siła działająca na daną powierzchnię, podzielona przez wartość, przez wielkość tej powierzchni. Tak, jednostką jest Pascal, czyli Newton na metr kwadratowy. To już wszystko wiemy, bo mówiliśmy o tym niejednokrotnie, czyli inaczej można wyrazić siłę jako ciśnienie pomnożone razy powierzchnia. Tutaj trzeba by się zastanowić dokładnie, jak to jest. Przecież gaz wykonuje pracę przeciwko sile, w tym wypadku przeciwko sile nacisku wywieranej przez kamienie. Tak, ta siła nacisku to jest masa wszystkich kamieni razy przyspieszenie ziemskie. Tutaj zdjęliśmy jeden kamień, więc ta masa się zmieniła o jakąś maleńką ilość, o jakąś maleńką wielkość, równą masie jednego kamienia. Tak, mówię maleńką, bo umówiliśmy się, że ograniczamy się do procesów quasi-statycznych, więc żeby to wszystko się odbywało quasi-statycznie, to te zmiany muszą być małe. Nowy makrostan, jaki się ustali, musi być bardzo blisko starego, żeby dostosowanie się układu do nowych warunków trwało bardzo krótko. Ale można sobie wyobrazić, że ta siła, która z początku, tutaj przed zdjęciem tego kamienia, mieliśmy warunek równowagi taki, że masa tych kamieni razy przyspieszenie ziemskie jest równa ciśnieniu razy powierzchnia tłoka, a teraz po tej małej zmianie masy, po tym nieskończenie małym infinitezymalnym zmniejszeniu się tego nacisku wywieranego z góry, ta siła, przeciwko której pracujemy, czyli ta siła, którą mamy tutaj w tym wzorze, to będzie nadal będzie miała wartość równą ciśnieniu razy powierzchnia minus jakaś maleńka zmiana, proporcjonalna tutaj do tej zmiany masy. Ale teraz, kiedy będziemy liczyć pracę równą sile razy przesunięcie, to przesunięcie tutaj, zaraz innym kolorem zaznaczę, to przesunięcie tutaj również jest maleńkie, więc jeśli pomnożymy tutaj ciśnienie razy powierzchnię minus tutaj ten mały ubytek tej, to małe zmniejszenie tej siły, przeciwko której pracujemy, razy małe przesunięcie x, to
My możemy powiedzieć tak, możemy argumentować w ten sposób, że w naszych obliczeniach istotne są tylko takie wyrazy, gdzie maleńkie wielkości mnożymy razy wielkości normalne, takie nieinfinitezymalnie małe. Natomiast tam, gdzie wielkość małą mnożymy razy wielkość małą, to taki wyraz możemy pominąć, bo to jest mała razy mała. Tak? I coś takiego pomijamy, bo jest jakby małe do kwadratu, więc nam bardzo mało wnosi. Czyli ostatecznie możemy napisać, że praca wykonywana przez gaz, bo pamiętajmy, że to jest cały czas pracę wykonywaną przez gaz przeciwko sile nacisku kamieni. To jest ciśnienie razy powierzchnia tłoka razy przesunięcie tutaj, które nastąpiło. No i z początku mieliśmy to przegrupowane tak, że tutaj mamy, że to jest siła, a tutaj jest przesunięcie. Ale gdybyśmy to przegrupowali inaczej i napisali sobie ponownie, że to jest ciśnienie razy powierzchnia razy przesunięcie i przegrupowali sobie w ten sposób, że tu mamy ciśnienie razy powierzchnia razy przesunięcie, to zauważmy, jeśli sobie przerysujemy tak w trójwymiarze, załóżmy, że nasz cylinder ma przekrój okrągły. Tak to sobie trójwymiarowo narysujmy. W ten sposób tutaj mamy powierzchnię naszego cylindra równą S. Tutaj mamy to przesunięcie wynoszące X. I widzimy, że wobec tego taki iloczyn tej powierzchni S razy to przesunięcie X, to jest po prostu zmiana objętości naszego cylindra, prawda? Jeśli sobie wyobrazimy nawet na tym rysunku, że to trójwymiarowo jest tak, to zmiana objętości to rzeczywiście będzie to przesunięcie razy po prostu powierzchnia tłoka, prawda? I wówczas to wyrażenie to będzie ciśnienie razy zmiana objętości. I to jest dokładnie praca wykonana przez gaz. Tutaj ważną właśnie kwestią jest to, że zakładamy, że taką częścią założenia o tym, że proces jest quasi-statyczny, czyli że zmieniliśmy tutaj ta masa zmieniła się bardzo mało. Założenie jest takie, że przy tej małej zmianie masy, na tej drodze, w czasie kiedy tłok się przesuwa, to ciśnienie jest niezmienne. Potem on dojeżdża, tutaj podjeżdża o to maleńkie x do góry i następuje bardzo szybkie dostosowanie się do nowych warunków, zmniejsza się to ciśnienie, tak, ponieważ objętość się zwiększyła. Pamiętasz, mam nadzieję, z filmiku o równaniu gazu doskonałego, gdzie argumentowaliśmy, dlaczego jak zwiększa się objętość, to maleje ciśnienie, bo ścianki są dalej i cząsteczki poruszające się średnio tak mniej więcej takimi samymi ruchami o tych samych prędkościach nagle mają większą drogę do pokonania, żeby się odbić od ścianki, dlatego te uderzenia następują rzadziej, czyli przekaz pędu w jednostce czasu jest mniejszy, więc siła wywierana na ściankę też jest mniejsza, w efekcie ciśnienie jest mniejsze. Ale tutaj mówimy, że to następuje w ten sposób, że na drodze, kiedy tłok się przesuwa do góry o to maleńkie x, ciśnienie pozostaje takie samo, następnie dopiero kiedy tłok dojedzie do tego miejsca, to szybciutko następuje dostosowanie się tego gazu do nowej sytuacji, ustala się nowy makrostan z trochę mniejszym ciśnieniem, z trochę większą objętością. A ostateczny nasz wynik jest taki, że praca wykonana przez gaz w takiej sytuacji to jest ciśnienie razy zmiana objętości. A ostatecznie zmiana energii wewnętrznej to jest, tak jak mówiliśmy, dostarczone ciepło albo plus praca wykonana nad gazem, albo minus praca wykonana przez gaz. Tutaj liczyliśmy pracę wykonaną przez gaz, wobec tego musimy tu wstawić znak minus. Mamy minus ciśnienie razy zmiana objętości. No i tutaj zauważ jeszcze na koniec, że rzeczywiście kiedy zmiana objętości jest dodatnia, objętość rośnie, to układ wykonuje pracę, a jeśli zmiana objętości jest ujemna, tak, objętość się zmniejsza, to znaczy, że ktoś z zewnątrz musiał wziąć, przycisnąć ten tłok na przykład ręką, czyli praca jest wykonana nad gazem, nad układem. I tutaj już nie musimy rozważać tej zasady, pierwszej zasady termodynamiki w tych dwóch wersjach z dwoma znakami, bo ten wzór zawiera już jedną i drugą możliwość, tak? Jeśli wstawimy tutaj zmianę objętości dodatnią, to tu nam pozostaje minus coś dodatniego, a jeśli wstawimy zmianę objętości ujemną, to wtedy tutaj mamy minus coś ujemnego, minus z minusem się nam zamienia w plus, czyli mamy plus dodatnią pracę wykonaną przez kogoś z zewnątrz. Tak, na tym skończymy ten filmik i zaraz w kolejnym będziemy mówić dalej na ten temat. Do usłyszenia.